Jesteśmy w miasteczku. Wieczorem. Italia. Miasteczko Piazzo, tak? Coś takiego było. Piazza. Chyba. Zobacz. Uroczo. Tu byliśmy w takim mieście Biella, tam wchodziliśmy, dużo schodów na dół prowadzi i ładny widok tam, w sumie stąd jest ładny widok, tylko tam trzeba dalej podejść. To jest Piazzo Biella. Idziemy do widoku, tu będzie brama miasta. Tu jeszcze będzie taka piękna kotwiczka. Miasta, tu jest, ale zamknięta. Brama miasta. Tu widok na górę. O, tam piękny widok. Bo to fajnie położone miasto. Tam zaśnieżone Alpy. Widać. Bardzo słabo, ale widać. Zaśnieżone szczypty. No, miasteczko urocze. Ania też. Dzisiaj wygląda jak modelka. Top model. A tu mam widok. Na miasto Biella. Piazzo Biella, to jest Biella. Tu ładnie na tym Piazzo Biella są takie zameczki. Jest taki ładny pałac z ogrodami. Jutro może się wbierzemy. Widać Mediolan, tam bardzo daleko. A, no. To jest Biella. A tam daleko Mediolan. O te... Czerwone światło. Czerwony duży budynek i te inne świecące. To jest Mediolan. Najważniejsze. Pięknie to wygląda, co nie? Widok. No i tu jest fajnie, bo tutaj zaraz mamy od razu widok na Alpy. Tam są takie piękne góry. W dzień to fajnie wygląda, bo teraz to już tam już księżyc. No nic, idziemy z powrotem. Stare, strasznie stare te katedry. Budynki takie, kurde, ale szkoda, że takie to wszystko ten czas to jednak niszczy. Bardzo źle odnawiają, naprawdę. Jakość odnowienia jest bardzo mizerna. Wszystko się zaraz rozpada. Widać, że jakoś tam niedawno, może nie niedawno, ale były malowane, tynkowane, tynki odpadają jak piach. Od strony deszczu to jak piach, co nie? Odchodzi. Gdzie? Ach. No, to jest bok kamienicy, arkady. Arkady są fajne tutaj w tym regionie właśnie. Dużo arkad w Piedmoncie. Nie wiem dlaczego, jakaś taka może moda w tym regionie jest, ale w lato to jest zbawienie. Bo jak są upały po 40 stopni, to pod takimi arkadami się spaceruje. Jak z klimatyzacją prawie, że... Bo te mury chłodzą, co nie? Mury chłodzą i do tego jest przeciąg taki lekki czasami. To takie fajne te arkady w lato są, że te arkady są tak wypełnione, że się chodzić nimi nie da. Tak, tłumy są pod arkadami. Tłumy są. Każdy tylko z tego słońca zwiewa, kurde, do arkad, żeby się troszeczkę cienia załapać. No i fajnie,
w Turynie na przykład, gdzieś chodzi pod arkadami, no to są sklepiki, ludzie sprzedają, tam tak życie tętni jak na deptaku, kurde, gdzieś normalnie ulicą. A chodniki bez arkad są puste, bo każdy pod arkadę zwiewa. No, fajnie. Często fajnie. Podłogi są bardzo ładne pod arkadami też. Jakieś mozaiki, ja tylko uważam. Uważam, to efekt specjalnie przejścia kamerą. Ładna plaza tu jest. Tu ratusz, jaki fajny. No. Ratusz. Przyjemne takie miasteczko. To jest na wzgórzu koło Biella, nie Piazza Biella. Tu jest źródełko, gdzie wodę nabierają. Starsza pani sobie wodę nabierała i myśli. Coś napijem. Może nas uzdrowi. Nie, może nie. Wody nie mają, czy co? O, a ja tu pokażę ten kościółek. On tu jest też kościółek ładny. W stylu włoskim, tak? Tak. Że... Dzwonnica jest oddzielnie pobudowana, nie tak jak u nas są wieże wysokie. No właśnie. Tylko oddzielnie od kościoła. Oddzielnie od kościoła, podobno włoski styl. Tak jak wieża w Pizie. Tak, też oddzielnie. To niby do kościoła też, tak? Tak. O, arkady jakie super. Piękne są. Tu są naprawdę szerokie takie. Kurde, biegać można. Super są. No ładne miasteczko, nie ma co. A my idziemy do naszego przytulnego hoteliku. Jeszcze samochodem się może. A, jeszcze samochodem. No to zaraz wrócimy. Pokażemy, gdzie nasz hotelik się mieści. Tutaj pod kluczem, tak? Hotel pod kluczem, chodź, idziemy do pokoju. Kurde, jak prison, co? Jak więzień, kurde. Kraty w oknach, jak kurde. Bezpiecznie. Masakra jakaś. No, ale przynajmniej czujemy się bezpiecznie. Łazineczka, taka tam, bez kurtyny, prysznic i taki pokoik. No i ten, kraty w oknach, pierwsza klasa. Na pewno nie wydostaniemy się stąd, jak nie zapłacimy. No dobra, to zmykamy do samochodu. Fajnie tutaj jest, bo te kocie łby są wszędzie, co nie? I po środku taka wyłożona płytami dróżka na samochód. Tu na tym placu nie ma kocich łbów, ale poza placem wszędzie praktycznie. Super klimat te kocie łby. W szczególności w deszczu to taki klimat nadaje. A tu nasz sprzęt.
sprzęt specjalny to jest. Trzeba tak otworzyć, żeby otworzyć go, bo klamka mi się wyrwała niechcący. Więc muszę otworzyć okna, żeby otworzyć samochód. Poczekaj, dwa razy muszę uciec i teraz. No dobra, będziemy kończyć. Pozdrowienia z Piazobiela. Jesteśmy w ogrodach pałacowych. Pięknych, u podnóży Alp. Są już róże, kamery, krzewy róże. No i czujemy się jak prawdziwi książę z księżniczką. Tak, w takim ogrodzie. Pięknie. Chodź moja księżniczko. Już idę, rycerze. Zabiorę cię do moich ogrodów. Pochwalę się fontannami. Sam dbasz o te kwiaty. A, no gdzie sam mam 1000 ogrodników na każde drzewo po jednym. Tu takich ogrodów jak u mnie to rzadko kto ma takie ogrody. Proszę zobaczyć te góry, które tam są. Moja damo. Pięknie. I patrz, ławeczkę. Ależ. Sam się podniecam tymi górami codziennie, jak tu przychodzę. Fajnie. Ale krzewy bujnie kwitną. Ale czubek, patrz. No. Jaki ładny czubek góry. Ciekawe, czy da się tam wejść, co? Może ta rosa? Wejść się da, ale czy my byśmy weszli? To chyba nie, to jest 2000 metrów ta góra. No to 2300. To te, co ostatnio widzieliśmy. To jest ta druga też 2300, jakoś podobne mają. Bo jest to 4000. Ale to tam dalej, to za tymi górami. Jakbyśmy weszli na te góry, to byśmy widzieli ten 4000. Monte Rosa tam największy. No. 4600. To jest kurde 4600 ileś ma? No to już konkretna góra do zdobycia. Ale to na... Muszę się przygotować kiedyś tam na takie wyprawy. No i spróbować zaraz 4000 zdobyć, ale to wiesz, to trzeba, na kursy muszę takie pochodzić spinaczkowe. Bo to trzeba, wiesz, linami się umieć zabezpieczyć i tak dalej. To no. Nie jest już taka prosta sprawa. Ładny pałacyk, co nie? Pięknie. Taki kurczę, jak Branickich, tylko ładniej położony. Tak. Południowy. Ale to ścianę, co nie? Super zrobili te wejścia, patrz, wejście, co nie, do tej zieleni. Ta brama z zieleni i do tego i krzewy, takie fajne na górze, takie jak parapeciki. Fajnie to zrobili. Naprawdę, to jest fajnie zaprojektowane. No, no. I patrz, tak często. Dbają, róże. Dbają. No. Pięknie. Ładne, bo to jest na wzgórzu położony ten kameczek. Tak. Z tamtej strony będzie widać widok. Zaraz tam pójdziemy. Tylko nie ma takich dobrych widoków tutaj, no. Troszeczkę, no. Troszkę widoku, ale na góry ma ładnie. Fajnie, alejki porobione. Fajnie, to takie konstrukcje, co nie? To jest super sprawa, zbudować taką konstrukcję i z tego patrz, jak zarasta ci ładnie korytarz z zieleni. Kurde, jakie to jest fajne. Kiedyś, jak będziemy mieli jakiś ogród, to tak zrobimy sobie, co nie? Taką konstrukcję. I sobie zrobimy zadaszenie z zieleni. Kurde, jakie to jest bomba. Świeżynki. Z tej wiosny. Świeżynka z tej wiosny. No cóż. No ogrody dużo pozytywnej energii dają, co nie? Tak. Pospacerować sobie to człowiek nabiera chęci do życia po prostu. Tak,
Na nas ogrody zawsze dobrze działają. No, o optymizmu się nabiera chyba, co nie? A tu jest pałacyk. Co mówisz? Dziedziniec, pałacyk. No. Chodź, idziemy sobie tam do ogrodu. Jeszcze drugą część zobaczymy z widokiem. Tu główna alejka. Nie jest to duży ogród, ale bardzo przyjemny. Jest taka jedna główna alejka. Pięknie. No i tutaj jest czereśnia na środku. Przyjdziemy tu jak będzie sezon czereśni. Tylko trzeba by sprawdzać, czy robaki są. Kiedyś w Niemczech byliśmy zadowoleni, że znaleźliśmy drzewa z czereśniami i tak sobie nazbieraliśmy pod drzewa, takie dobrze smakowały, a później patrzymy, a tu prawie w każdej robak był. Ale dużo nie zjedliśmy, ale każdy z nas po 10 zjadł. Tak. Robaczku. Droga pełna, obsadzona czereśniami. Czekaj, choć idziemy tam w dół, to zobaczymy trochę widoków. Każdy z nas po 10 robaczków zjadł. Się odżywiliśmy na pewno. Białka. Darmowe białko. Czereśnie. Fajnie, no to patrz, że też takie kolumny ładnie wyglądają. Zbieramy pomysły na ogrody. Co? Kolumny takie obsadzone krzywami też ładnie wyglądają. Wystarczy pobudować kolumnę. Do tego na górze zrobić poprzeczki. I przepięknie alejka wygląda. Kurczę. Róże pnące posadzić. Super, nie? Jesteśmy na miejscu piknikowym. Tutaj takie, właśnie z tej strony, no to jest widok na taki, można powiedzieć, wał. To jest taki jakby wał, on jest, wznosi się na około 1000 metrów. No i przebiega właśnie taki płaski. Tam daleko go widać. On jest taki długi, płaski strasznie. I on dosłownie po drugiej stronie opada. Jest tylko tam jakby wałem po prostu. Dziwne takie wybrzuszenie. Jak tam się wejdzie, to masz taką prostą ścieżkę. Po prostu możesz sobie chodzić. Tak. No i właśnie przez ten wał przejeżdżamy jak... Wracamy do domu, to musimy przez niego przejechać i tam po drugiej stronie mamy autostradę do Aosty i do Szwajcarii na tunel Bernarda, która prowadzi. Także ładne widoki tam po drodze też, jak przyjeżdżamy na bardzo dużą dolinkę. No dobrze. Z tej strony właśnie widać te wała, z tamtej, z drugiej strony zamku, to że tam z tego zamku nie ma widoku, z tej wieży byłyby, z tej wieży, to widok na miasto Biella jest i na Mediolan daleko, no, ale Mediolan widać tylko takie budyneczki malutkie. Dobra, lecimy. I właśnie idziemy tutaj jeszcze raz na ten piękny widok do miasteczka Biella Palazzo i widok z jednej strony jest na Alpy. Tutaj ładny park. Tak, idziemy do tego parku. Dobrze. A tu widok mamy na Biellę. Ale patrz, jaki tu ładny tarasik taki, co nie? Pięknie jest.
wczoraj na dole. W nocy nie widzieliśmy tego oczywiście jako świat. Ale ładnie, co nie? Tutaj jest, kurde, super taki dach. Jak tu można wejść? Chyba można. Chyba można, zaraz spróbujemy. Może można. A nie, tam jest zamknięta brama. O, tu jest ładny park, malutki. Idziemy zobaczyć. A tu jest ten dom z tym ładnym ogrodem. Ale no nie wiem, czy można, wiesz. Gdzie można zejść? Aha. Dla wszystkich. Czekaj. A no? Ty. Tylko będzie. Można tam zejść. I będzie piękny. Nie, bo tutaj jest ogrodzone. Widzisz, tam jest. O, to jest brana, brama. Aha. I tu jest wejście do tego ogrodu. No. Czyli to jest ogrodzone. Tu można tylko wejść tam, o. Aha. To ulicą tam do końca i tyle. Wyjdziemy, zobaczymy. Nie, nie chce mi się. Idziemy do parku. No co, tam dojdziemy i to tam będzie koniec bramy, no. No jasne. Zobaczymy sobie z tego. Ładne drzewa, popatrz jakie tutaj te jodły super rosną. Przyjemny park na lato. Widzisz, gdzie można dojść? Tutaj o tylko. Tam jest taki murek. I... O, tylko tutaj można sobie dojść. A tu jest jakiś tunel, ty. Tam jest droga pod mostem, na drugą stronę. O, i tutaj można tam wejść, widzisz? Na ten most z powrotem. Czyli można... No, czyli możesz tą drogą tam pod mostem i dojść z powrotem do tego mostu. Tak, przecież ty stajesz. Już dobrze sprawdzić, co nie? Teraz idziemy do tego małego parku. Ładne tam widoki. Ale człowieku. No, przyjemne jodły. Tutaj jakie wielkie, co? O kurde! Ochłodzenie fajne dają. Tu mamy Bielna na dole. No i miło, miło jest.